serdecznie na trzecim wykładzie ze współczesnych teorii socjologicznych. Dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło, podobnie jak poprzednie, przede wszystkim książki wydanej jeszcze przed II wojną światową, a nawet wcześniej jeszcze, pod koniec I wojny światowej, zaraz po jej zakończeniu. Chodzi mi tu o Chłopa polskiego w Europie i Ameryce, dzieło Williama Isaaca Thomasa oraz Floriana Znanieckiego. Książkę przełomową dla socjologii, zarówno w sensie empirycznym, jak i teoretycznym. Stąd właśnie jej obecność w tym cyklu naszych wykładów. Wydaje mi się, że lektura tej książki jest niezwykle ważna dla rozwoju intelektualnego każdego socjologa i odegrywa bardzo dużą rolę w rozwoju socjologicznej empirii, ale także teorii. Ponadto jest ona przykładem czegoś rzadko spotykanego w dziejach nauki w ogóle, mianowicie współpracy autorów, którzy nie tylko pochodzą z różnych części świata, z różnych krajów, ale reprezentują różne dziedziny wiedzy i nade wszystko różne poglądy na tematykę, którą się zajmują. Ich współpraca, która trwała kilka lat, nie była więc po prostu mechanicznym połączeniem części książki, które osobno napisali, ale polegała na dogłębnej dyskusji nad różniącymi ich stanowiskami. Książka wydawana była przez 3 lata. Pierwsze 2 tomy wydane zostały w roku 1918, trzeci w 1919 i 2 ostatnie w 1920. Początkowo książka wydawana była przez Chicago University Press, ale ze względu na oskarżenia, które wysunięto pod adresem Williama Thomasa, zresztą niesłusznie, jak się później okazało, reszta książki została opublikowana przez mniej znane wydawnictwo z Bostonu, Gorham Press. Całość stanowi niezwykle długi tekst, którego znaczna część to dokumenty osobiste, dokumenty urzędowe, wycinki prasowe, a przede wszystkim listy i fragmenty autobiograficzne poddawane przez autorów analizie. Ze względu na sposób skonstruowania książki, a także zastosowane metody, można uznać, że jest to pierwsze ważne dzieło, które w systematyczny sposób stosuje metody jakościowe. Jest to więc pomnik socjologii jakościowej. Pierwszy i ciągle niezrównany przykład ich zastosowania. Ze względu na zawartość teoretyczną, szczególnie interesujący jest wstęp do Chłopa polskiego w Europie i Ameryce, napisany wspólnie przez Thomasa i Znanieckiego, zwany notą metodologiczną. Oczywiście sama nota metodologiczna nie może zastąpić lektury całej książki, która pozwala na dużo trafniejszą interpretację samej noty. Jednak nota ta pokazuje już, jak trudna, ale też jak owocna była wspomniana przeze mnie współpraca Thomasa i Znanieckiego. William Thomas był starszym kolegą Znanieckiego, urodził się w roku 1863, podczas gdy Znaniecki w 1882. Thomas planował od dłuższego czasu zajęcie się tematyką grup etnicznych w Europie Wschodniej. Już w 1909 roku zaczął zbierać materiały, właśnie m.in. listy i wycinki prasowe dotyczące polskich chłopów, czy związane z życiem polskich chłopów. Ale Znanieckiego poznał dopiero w roku 1913, podczas podróży po Europie, którą odbył właśnie w celach naukowych. Początkowo chciał zająć się grupami etnicznymi na całej Słowiańszczyźnie, ale w końcu na skutek różnych okoliczności zdecydował, że ograniczy się do Polski. Do zagadnienia tego, jak polscy chłopi emigrujący do Ameryki
adaptują się do nowych warunków życia, w szczególności do nowej kultury. Jest to centralne zagadnienie chłopa polskiego, ale zrozumienie owego procesu adaptacji wymaga nie tylko analizy zebranych materiałów empirycznych, lecz również stworzenia nowej teorii socjologicznej, która tłumaczyłaby zarówno czym jest ludzka osobowość, czym są wartości, czym są postawy, jak i czym jest, na czym polega zmiana społeczna, jakie mechanizmy zmiany społecznej możemy zidentyfikować, odpowiedzialne za zmiany wśród emigrantów. Zarówno Tomasz, jak i Znaniecki przed napisaniem Chłopa Polskiego prowadzili własne, bardzo interesujące badania naukowe. William Tomasz zajmował się przede wszystkim psychologią społeczną i antropologią kulturową. Był zresztą człowiekiem o bardzo szerokich horyzontach. Na początku swojej kariery studiował literaturę piękną, znał wiele języków, był więc niezwykłym erudytą. Jego wczesne prace to przede wszystkim artykuły o tematyce społeczno-psychologicznej publikowane w American Journal of Sociology pod koniec XIX i na początku XX wieku. W tych latach napisał choćby tak znane książki, tak znane artykuły jak The Gaming Instinct czy The Province of Social Psychology. We wszystkich swoich artykułach próbował badać to, jak biologiczne instynkty modyfikowane są przez sytuacje społeczne, które prowadzą do powstania kultury, a więc złożonych form adaptacji człowieka do różnych warunków poprzez rozwijanie indywidualnej i wspólnej wiedzy pomagającej w procesach adaptacyjnych. W tym sensie Chłop Polski stanowi przedłużenie owych badań Tomasa i odpowiada jego wczesnym zainteresowaniom. Z drugiej strony można powiedzieć, że także Florian Znaniecki prowadził badania, które chociaż dotyczyły innych zagadnień, czy inaczej ujętych zagadnień, znalazły swoją kontynuację w Chłopie Polskim. Znaniecki pisał mianowicie artykuły i książki, między innymi książkę Humanizm i Poznanie, dotyczące sfery wartości, kształtowania się norm moralnych. Podchodził do tych zagadnień od strony raczej filozoficznej, ale nie był przeciwnikiem prowadzenia badań empirycznych. Sam zresztą angażował się w pewnym zakresie w badania empiryczne, pracując w redakcji Wychodźcy Polskiego, a więc zajmując się polskimi emigrantami. To właśnie ze względu na te jego funkcje poznał go William Tomasz, który będąc w Polsce szukał kogoś, kto pomógłby mu uzyskać dostęp do materiału empirycznego dotyczącego polskich emigrantów, uzyskać podstawowe informacje na ich temat. Tak właśnie zapoznał się ze Znanieckim i od razu znalazł w nim kogoś więcej niż asystenta czy tłumacza. Mianowicie zauważył filozoficzną erudycję Znanieckiego, jego ambicje teoretyczne. W roku 1914, właściwie w momencie wybuchu I wojny światowej, Znaniecki przybył do Chicago. Niektórzy uważają, że na zaproszenie Tomasa, inni wyrażają co do tego wątpliwości. Na przykład amerykański interpretator Chłopa Polskiego Maurice Janowicz, który zresztą w ogóle uważa, że rola Znanieckiego w powstaniu tej pracy nie była znacząca. Ta tradycja pomniejszania roli Znanieckiego podtrzymana została przez Andrew Abbotta, który wyraził podobny pogląd.
Inni, tak jak na przykład Helena Znaniecka-Łopata, córka Floriana Znanieckiego, uważają, że Znaniecki co prawda został zaproszony przez Tomasa, ale było to zaproszenie grzecznościowe, które jednak na skutek pewnej różnicy kulturowej Tomas Znaniecki potraktował poważnie. Tak więc Tomas sam napisał później, że przybycie Znanieckiego do Chicago było nieoczekiwane. Można też zastanawiać się, czy głównym celem Znanieckiego w Ameryce było właśnie pomaganie Tomasowi w pracy nad Chłopem Polskim. Niewątpliwie była po jego stronie taka intencja, ale miał też inne cele. Chciał w szczególności napisać już w języku angielskim książkę dotyczącą własnego systemu filozoficznego. The Cultural Reality, ta książka faktycznie ukazała się w roku 1919, pisał ją równolegle do Chłopa Polskiego i była to praca, w której zaproponował własną ontologię społeczeństwa. Książka na wskroś teoretyczna, która z jednej strony wpływała na to, co znajduje się w Chłopie Polskim, a z drugiej strony także różne ustalenia, które znaleźć możemy w tej książce, były pokłosiem pracy empirycznej zawartej właśnie w książce bardziej empirycznej, którą był Chłop Polski. Ten fakt, że Znaniecki pisał równolegle dwie prace, często bywa przeoczany. Tymczasem jest on dosyć istotny dla interpretacji Chłopa Polskiego. Warto wziąć pod uwagę The Cultural Reality, gdy interpretujemy Chłopa Polskiego, ale równie istotna jest interpretacja wcześniejszych prac Tomasa oraz Znanieckiego. Wspomniałem już o tym, że William Thomas pisał prace, które cechowały się swoistą ambiwalencją. Z jednej strony starał się zredukować wszelkie zjawiska kulturowe i społeczne do biologicznych instynktów, ale z drugiej strony nie wychodziło mu to i pokazywał, w jaki sposób biologiczne instynkty są przezwyciężane przez różne formy kontroli społecznej oraz rozwijanie społecznej wiedzy czy też indywidualnej wrażliwości, emocjonalności. Tak na przykład w bardzo interesującym artykule The Sexual Element in Sensibility Thomas argumentuje, że coś, co nazywa impressionability, czyli jakby zdolność do bycia pod wpływem emocji ze względu na jakiś bodziec zewnętrzny, wynika albo z dążenia do uzyskania pożywienia, albo z pożądań seksualnych. Pierwszy element raczej wpływa na rozwój wiedzy i instrumentalizacji rzeczywistości, a drugi na rozwój wrażliwości, a nawet na coś, co on nazywa nadwrażliwością, maniakalnymi tendencjami gatunku ludzkiego. Również The Gaming Instinct pokazuje, że choć zdaniem Tomasa pewne instynkty są stałe, to jednak dochodzi do uelastycznienia form realizacji tych instynktów poprzez sublimację obiektu. Stąd na przykład instynkt łowiecki zamienia się u ludzi w instynkt hazardu, czy instynkt gier sportowych, czy wręcz planszowych, w których już nie tak widoczny jest pierwotny charakter instynktu łowieckiego, niemniej jest wciąż obecny. W bardzo ważnym tekście, opublikowanym w roku 1904 pod tytułem The Psychology of Race Prejudice, Thomas, zainspirowany psychologią Johna Deweya i George'a Herberta Meada, zwraca uwagę na to, że na pewnym poziomie złożoności organizmu i jego otoczenia człowiek stara się kontrolować środowisko, a nie tylko do niego dostosowywać. Musi więc przewidywać przyszłość. To wymaga zaangażowania pamięci, a w szczególności uważności. Pamięć i uważność wymagają jednak
wiele energii i czasu, co powoduje, że rozwija się coś, co nazwać można z kolei za Gregorym Batesonem ekonomią uważności, ekonomią uwagi. Ta ekonomia uwagi według Thomasa prowadzi do tego, że człowiek dzieli swoje środowisko na ja i nie ja, self i not self. Self obejmuje nie tylko własny organizm, ale także własną rodzinę, najbliższych. Natomiast w tej sferze uwaga jest szczególnie duża. Natomiast w sferze not self człowiek dla zaoszczędzenia czasu i energii wytwarza generalną postawę wrogości i nieufności. Ta nieufność i wrogość posługuje się, czy stosuje, oparta jest na bardzo prostych kryteriach. Są to takie kryteria jak na przykład kolor skóry, czy po prostu wygląd obcego. Stąd też człowiek jest generalnie wrogi wobec obcych na podstawie bardzo uproszczonych, często nieracjonalnych kryteriów, natomiast okazuje zwiększoną uwagę grupie własnej. Ten podział jest według Thomasa biologiczną podstawą wytwarzania się uprzedzeń, w szczególności uprzedzeń rasowych. W swoim artykule The Province of Social Psychology z roku 1905 Thomas wyraźnie krytycznie odnosi się do idei organicyzmu społecznego w ujęciu Herberta Spencera. To bezpośrednie odniesienie do Spencera nie powinno nam jednak przeszkodzić w odniesieniu krytyki Thomasa również do teorii socjologicznej Durkheima. Jak zobaczymy, z zupełnie innej perspektywy krytykował Durkheima również Florian Znaniecki w swych nieco późniejszych artykułach, ale również przed poznaniem Thomasa. Krytykował mianowicie ideę faktu społecznego ze względu na jej zbyt statyczny charakter. Tak więc można powiedzieć, że Thomas i Znaniecki krytykowali pośrednio i bezpośrednio Durkheima z różnych perspektyw. Ich własna, alternatywna propozycja została później przedstawiona właśnie w Chłopie Polskim w Europie i Ameryce, który może być odczytywany jako alternatywna propozycja teoretyczna w stosunku do tego, co znajdujemy w dziele Durkheima. Na uwagę zasługuje fakt, że w Chłopie Polskim znajdziemy wiele tematów, które podejmuje również Durkheim, na przykład temat podziału pracy społecznej, czy temat zróżnicowania funkcjonalnego społeczeństwa, zmiany społecznej, patologii zmiany społecznej. Do wszystkich tych zagadnień Thomas i Znaniecki podchodzą w inny sposób niż Durkheim, co czyni ich pracę właśnie niezwykle ważnym dziełem teoretycznym. Wracając do artykułu Thomasa z 1905 roku, rezygnuje on tam z prób wyprowadzenia zjawisk społecznych z idei świadomości zbiorowej. Zamiast tego pokazuje, przed jakimi dylematami staje świadomość indywidualna. Świadomość indywidualna może być mianowicie rozumiana jako ta instancja, która dokonuje wyboru w nowych sytuacjach społecznych. Oczywiście wraz z rozwojem społeczeństwa nowe sytuacje społeczne nie są niczym dziwnym. Indywidualna świadomość musi przyjąć określoną strategię radzenia sobie z nowymi sytuacjami. Pierwsza strategia to działanie zgodnie z przyzwyczajeniem, działanie rutynowe, działanie wykorzystujące gotowe wzorce, bez namysłu nad nimi, albo jedynie z niewielką modyfikacją tego, co już znane. Natomiast druga strategia polega na dokonaniu innowacji, na kreatywności, na przełamaniu przyzwyczajenia. Ponieważ w nowoczesnym społeczeństwie nowe sytuacje są raczej regułą niż wyjątkiem, pojawia się coś, co Thomas nazywa habit of change, przyzwyczajenie do zmiany, czy rutynowa innowacyjność, tak nawet można by było to przetłumaczyć, aby oddać myśl Thomasa. Owa rutyna zmiany, czy przyzwyczajenie do zmiany powoduje jednak pojawienie się pewnych patologicznych, niezamierzonych skutków.
dezintegrację społeczną. Społeczeństwo współczesne jako całość stoi więc przed pewnym dylematem. Czy promować raczej konserwatywne trzymanie się zastanych wzorców, wzorców z przeszłości, czy też promować właśnie ową wzmysł zmiany, ową kreatywność, która jednak powoduje dezintegrację i szereg patologii, także socjalizacji, ponieważ socjalizacja w dużej mierze polega właśnie na przekazywaniu zastanych wzorców. 4 lata po ukazaniu się artykułu Tomasa, zupełnie niezależnie w języku polskim, Florian Znaniecki napisał artykuł pod tytułem Etyka filozoficzna, a nauka o wartościach moralnych. W tekście tym postawił zaskakującą tezę, że trudno jest uzasadnić jakąkolwiek etykę, ponieważ system wartości moralnych można rozumieć na 2 sposoby. Albo jako wynikający z motywów, intencji, które są traktowane jako podstawa moralności, albo też jako system ostatecznych celów, będących raczej przedmiotem wiary niż badania naukowego. Według Znanieckiego nie da się tych 2 systemów elementów podciągnąć pod jakąkolwiek naczelną zasadę. Są one bowiem niewspółmierne, należą do 2 zupełnie różnych porządków. Według Znanieckiego pewnym rozwiązaniem byłoby podejście praktyczne, pozwalające spojrzeć na moralność jako na system norm wynikający z wartości, którymi ludzie się kierują. Wartości są jednak zmienne. Trudno wskazać na jakiś system wartości, który nie był procesem, podobnie jak działanie, które na wartości się orientuje. W związku z tym Znaniecki zaprzecza możliwości etyki filozoficznej. W swych kolejnych pracach skupia się na samym pojęciu wartości, którego precyzyjnie definiuje, jednak pokazuje znaczenie wartości w praktyce. Znaczenie wartości dla konstytucji nie tylko rzeczywistości moralnej, ale także rzeczywistości empirycznej. Bardzo istotne jest to, że wartości dla Znanieckiego są procesem, a nie jak dla Durkheima, czy później dla Parsonsa, czy wielu innych socjologów, jakimiś możliwymi do jednoznacznego zdefiniowania, czy trwałymi celami bądź preferencjami. To procesualne rozumienie wartości zbliża Znanieckiego zdecydowanie do pragmatystów, podobnie jak do pragmatystów zbliża Tomasa rozumienie działania i adaptacji do środowiska. Tak więc można powiedzieć, że z 2 różnych punktów widzenia Tomas i Znaniecki wykazywali tendencje pragmatystyczne. To zbliżenie do pragmatyzmu nie oznaczało jednak, że bez reszty z pragmatyzmem się identyfikowali. Pojęcie wartości ma dla Znanieckiego dużo bardziej centralne znaczenie niż dla któregokolwiek z pragmatystów, przynajmniej pragmatystów amerykańskich przełomu XIX i XX stulecia. Dla Znanieckiego wartości łączą się w systemy, są wzajemnie ze sobą powiązane i to powiązanie wartości to właśnie nic innego jak społeczeństwo. Niekiedy jednak wartości, jak pisze Znaniecki, krążą wokół indywiduum. Są wyznacznikiem tego, w jaki sposób jednostka określa własną tożsamość. Nie ma jednak wartości stałych. Nie ma wartości, które byłyby podstawą jakiegoś uniwersalnego systemu norm. Raczej można powiedzieć, taki wniosek można wyciągnąć z wczesnej twórczości Znanieckiego, że wartości przestają być wartościami w momencie, gdy się utrwalają, gdy stanowią przeszkodę zmiany społecznej. Wszelki system wartości ulega zmianie, ponieważ zmianie ulega kontekst działania. Pod tym względem Znaniecki jest podobny do Tomasa. Jednak jego stosunek do nauki jest dużo bardziej sceptyczny. Znaniecki uważa, szczególnie wyraził tę myśl w swojej pracy, w swym artykule Myśl i rzeczywistość, który stał się w zmienionej postaci częścią jego książki Humanizm i Poznanie, iż co prawda ewolucyjnie rzecz biorąc to przyroda jest źródłem świadomości, następnie świadomość
jest źródłem społeczeństwa, a to zaś kultury i następnie idei, to w aspekcie analizy tych wszystkich form rzeczywistości na pierwszym miejscu są idee, które za pośrednictwem kultury, społeczeństwa, świadomości docierają do przyrody. Przyroda jest więc zawsze poznawana za pośrednictwem tych innych form rzeczywistości, jest w pewnym sensie wielorako skonstruowana. Do tej pory mówiłem o wartościach jako o pewnych systemach, które wykazują tendencję do usamodzielniania się i wytwarzania wewnętrznych mechanizmów niezależnych od bodźców zewnętrznych. Teraz pora powiedzieć, czymże są owe wartości, które krążąc wokół indywiduum wytwarzają świadomość, a grupując się w większe systemy wytwarzają społeczeństwo. Tutaj Znaniecki sugeruje odpowiedź, która zbliża go zdecydowanie do pragmatystów. Wartości to znaczenia, które przypisujemy rzeczywistości. Wartości nie odzwierciedlają więc rzeczywistości, lecz ją konstytuują. Konstytuują ją jednak w sposób zmienny. I ta właśnie ich cecha powoduje, że nauka o wartościach musi przede wszystkim wyjaśniać zmianę, a nie stałość. Także socjologia musi być skoncentrowana na zmianie, a nie na stałości, ponieważ dotyczy ona rzeczywistości ukonstytuowanej przez wartości. Jeśli chodzi o naukę, to Znaniecki jest wobec niej, jak już mówiłem, sceptyczny ze względu na to, że widzi ów proces usamodzielniania się produktów myśli i hamującego postęp naukowy konserwatyzmu, polegającego na skupianiu się na tym, co stałe, na tym, co stanowi odziedziczoną po poprzednich pokoleniach wiedzę. Tymczasem nauka, jak żadna inna dziedzina, potrzebuje przede wszystkim kreatywności. Potrzebuje kreatywności, która narodzić się może tylko poprzez indywidualną myśl. Dlaczego tak jest? Znaniecki uważa, że wartości, owe znaczenia, które wzajemnie do siebie nawiązują, które się niejako zazębiają, tworząc długie łańcuchy powiązanych znaczeń, stanowią niejako trajektorię, ku którym sięgają ludzie świadomi swojej przeszłości i wychodzący myślami w przyszłość. Im bardziej złożona kultura, im bardziej bogata w tradycję cywilizacja, tym dłuższe te trajektorie. Podróż po tych trajektoriach oznacza zawsze tworzenie nowych powiązań i właśnie te nowe powiązania pomiędzy myślami czy pomiędzy produktami myśli są tym, co zmienia systemy wartości, tym, co naprawdę kreatywne. Stąd też Znaniecki utrzymuje, że bardziej kreatywne są społeczeństwa indywidualistyczne, że społeczeństwa indywidualistyczne mogą wytworzyć ową kulturę kreatywności, po której Znaniecki bardzo wiele sobie obiecuje. Można więc powiedzieć, że u Znanieckiego pojawia się podobny wątek co u Thomasa. Kwestia owego habit of change, owej kultury zmiany, kultury innowacji, która jednak według Thomasa zagraża stabilnym formą porządku społecznego. Według Znanieckiego zaś raczej nie grozi podobnymi konsekwencjami. Tym, co zdaniem Znanieckiego przede wszystkim zagraża kreatywności, nie są jej własne niezamierzone skutki w postaci dezintegracji społecznej, jak chce Thomas, lecz to, co jest kreatywności przeciwieństwem, a więc zahamowania. To, że produkty naszej myśli uniemożliwiają nam jej rozwijanie, szukanie nowych powiązań między znaczeniami. A więc takie formy socjalizacji, które powodują, że myśl nie jest wolna, nie jest swobodna, są zasadniczą przeszkodą w kreatywności, a tym samym w rozwoju człowieka i społeczeństwa. Mówiąc jeszcze inaczej, Znaniecki obawia się zastygnięcia wartości, a nie tego, że postęp będzie przyspieszał. Pod tym względem Znaniecki jest więc zupełnie inaczej ukierunkowany w swych nadziejach oraz w zagrożeniach
oraz w diagnozowaniu zagrożeń niż Thomas. Dodać warto, że dla Znanieckiego kluczową sprawą jest dostrzeżenie przez uczonych, iż to, co badają, więc przyroda, jest w gruncie rzeczy produktem myśli, a nie czymś od myśli niezależnym. Jest pewnym powiązaniem znaczeń. Tutaj Znaniecki okazuje się radykalnym konstruktywistą, a nie czymś, do czego znaczenia się odnoszą. Przyroda jest więc ukonstytuowana przez wartości, ale nie dostrzegamy tego, ponieważ jest dość odległym produktem naszej myśli, zapośredniczonym przez inne produkty, a więc przez świadomość, społeczeństwo, kulturę, ideę. Teraz warto może powiedzieć, na czym polega zasadnicza różnica w strukturze myśli Thomasa i Znanieckiego. Otóż, chociaż zajmują się podobnymi zagadnieniami, w dużej mierze formułują podobne problemy. Widzą owo napięcie pomiędzy stabilnością porządku społecznego, stabilnością odziedziczonych systemów wartości, a koniecznością innowacji w zmiennych warunkach społecznych, to struktura ich teorii jest odmienna. Thomas rozpoczyna od analizy ludzkiego zachowania z perspektywy biologicznej, aby dojść do pojęcia kultury i wspólnej wiedzy, pokazując pewne ambiwalencje, które takie pojęcie w sobie nosi, ze względu na to, że z jednej strony kultura skonstruowana jest przez ludzkie działania mające biologiczne korzenie, a z drugiej strony przez wolne wybory ludzi, którzy w nowych sytuacjach muszą być kreatywni. Znaniecki tymczasem rozpoczyna raczej od analizy pojęcia kultury, dochodząc na koniec do przyrody jako produktu ludzkiej myśli. Ta odmienna droga, jaką przeszli obaj autorzy, powoduje, że mają też odmienne perspektywy metateoretyczne, powiedziałbym filozoficzne. Dla Thomasa z człowieka i społeczeństwa konstytuuje przyroda. Jesteśmy niejako bytami przede wszystkim przyrodniczymi. Dla Znanieckiego tymczasem człowieka i społeczeństwo konstytuuje kultura. To ona, w szczególności wartości, to ona jest tym, z czego wyrasta nauka, a także przedmiot nauki, czyli przyroda. Z odmiennych filozofii nauki, które reprezentowali Thomas i Znaniecki, wynika też ich odmienne podejście do zagadnienia preferowanego przedmiotu badań kulturowych. Według Thomasa nauki społeczne powinny przede wszystkim zajmować się analizą społeczeństw pierwotnych, aby dojść do tego, w jaki sposób kultura rozwijała się niejako na początku swego istnienia z biologicznych praw rządzących ludzkim zachowaniem. Z kolei Znaniecki uważa, że nauki społeczne powinny przede wszystkim skupić się na badaniu kultury najbliższej współczesnemu badaczowi, temu, co najbliższe jego myśli, która dopiero w sposób zapośredniczony sięga do odległej przeszłości, kultury oraz do przyrody. A zatem, mówiąc krótko, według Thomasa należy badać przede wszystkim ludy pierwotne, zbieraczy łowców. Z kolei według Znanieckiego należy przede wszystkim badać społeczeństwa współczesne, współczesne złożone kultury, w których myśl ludzka podróżuje po owych trajektoriach związków znaczeń. Wydaje się jednak, że mimo ogromnej różnicy, która dzieliła Thomasa i Znanieckiego pod względem metodologicznego podejścia, społeczeństwo polskich chłopów w Chicago wydawało się znakomicie godzić ich preferencje. Z jednej strony bowiem polscy chłopi zachowali szereg cech społeczeństw prymitywnych, posiadali tradycyjny system wartości, bardzo mocno podkreślający tradycjonalizm działania i nieufność wobec nowości. Z drugiej strony, znajdując się w Chicago, musieli dokonać całkowitej redefinicji
tego, w jaki sposób dotychczas formułowali relacje pomiędzy znaczeniami nadawanymi rzeczywistości. W pewnym zakresie spełniali więc warunek Thomasa, a w pewnym warunek Znanieckiego. Nic nie mogło tych autorów tak pogodzić, jak właśnie społeczeństwo chłopskie, które stało się przedmiotem ich badań. Warto teraz powiedzieć kilka słów o treści teorii, która stała się podstawą owych badań i która została wypracowana w nocie metodologicznej. Wspominałem już, że nota metodologiczna była wspólnym dziełem Thomasa i Znanieckiego. Niemniej z listu Znanieckiego do Kimballa Younga wiemy, że pierwszą wersję tekstu napisał Znaniecki, następnie po rozmowach z Thomasem przygotował wersję drugą i po ponownej dyskusji wersję trzecią. Można z tego wysnuć wniosek, że tekst został w dużej mierze napisany ze względu na współpracę obu autorów, czy też był owocem ich bardzo ożywionej dyskusji. Odzwierciedlał on rzeczywiście w pewnej mierze wcześniejsze poglądy Thomasa oraz wcześniejsze poglądy Znanieckiego. O ile dla Thomasa charakterystyczne było posługiwanie się pojęciem postawy, dla Znanieckiego natomiast posługiwanie się pojęciem wartości, to w nocie metodologicznej znajdujemy pewien schemat ludzkiego działania, pojęcie działania, które łączy w sobie oba te elementy, a więc uznaje normy, przepraszam, postawy i wartości za dwa zasadnicze czynniki, które do wyjaśnienia ludzkiego działania są niezbędne. Trzeba tu powiedzieć, że według niektórych interpretatorów, na przykład Ellsworth'a Farisa, jednego z pierwszych w ogóle recenzentów chłopa polskiego, teoria ta w pewnym sensie mechanicznie łączyła pojęcie postawy, którego autorem był Thomas, z pojęciem wartości, które wprowadził Znaniecki. Można na to jednak spojrzeć w sposób bardziej złożony. Pierwszy rysunek ilustruje omawianą przeze mnie wcześniej różnicę pomiędzy Thomasem i Znanieckim, ujętą w jak najbardziej zwięzły sposób, a więc jako różnicę pomiędzy kierunkiem myślenia, kierunkiem wyjaśniania. Thomas starał się wyjaśniać za pomocą praw biologii różnice we wrażliwości na innych ludzi, następnie za pomocą tych różnic zjawisko polegające na podziale świata na ja i nie ja, na to, co należy do self i to, co należy do not self. Wreszcie za pomocą tego podziału zaczął wyjaśniać powstanie kontroli od wewnątrz, będącej źródłem innowacyjności myślenia ludzkiego, która z kolei była podstawą owego habit of change, z którym Thomas wiązał tak duże nadzieje. W przypadku Znanieckiego kierunek wyjaśniania wydaje się odwrotny. Działanie będące samodeterminującym się systemem, zgodnie z koncepcją Znanieckiego, a więc to, co odpowiada u Thomasa kontroli od wewnątrz, wyjaśnia samodeterminujące się myślenie, a więc to, co stanowi istotę nauki. Wreszcie myślenie jest źródłem konstytucji wartości, te zaś konstytucji rzeczy, przyrody. Ten odwrotny kierunek myślenia, który odnajdujemy u Znanieckiego, nie powinien przesłaniać faktu, że obaj autorzy zajmowali się w gruncie rzeczy podobnymi poziomami rzeczywistości. Tyle tylko, że inaczej formułowali związki, relacje łączące te poziomy. Można tutaj dostrzec następujące podobieństwa czy podobne płaszczyzny rozumowania. Po pierwsze, próbę zdefiniowania mechanizmu działania. Po drugie, próbę określenia siły napędowej działania. I wreszcie próbę określenia, do jakich społecznych skutków działanie prowadzi.
Wszystkie te trzy elementy zostały nieco inaczej zdefiniowane przez Tomasa i Znanieckiego, ale nie ma między nimi zasadniczej sprzeczności. Według Tomasa działanie jest z gruntu rutynowe, jednak zahamowania prowadzą do powstania pomysłów, nowych form działania, planów, które są źródłem innowacji. Z kolei Znaniecki za mechanizm działania uznał redefiniowanie starych znaczeń. Działanie w gruncie rzeczy tworzy bowiem nowe relacje między wartościami. Główną siłą napędową działania, jak wynika z tego, co już powiedziałem, jest dla Tomasa sytuacja kryzysowa. Dla Znanieckiego natomiast wielość znaczeń, owe trajektorie, które są przedmiotem redefinicji. Dla Tomasa głównym społecznym produktem działania jest zakumulowana wiedza, która tyleż stanowi trwałe dziedzictwo, co jest przedmiotem innowacyjnych zmian. Dla Znanieckiego z kolei produktem działania są intersubiektywne systemy wartości, podobnie problematyczne jak zakumulowana wiedza dla Tomasa. Obecnie chciałbym przejść do tego, w jaki sposób w pracy Chłop Polski w Europie i Ameryce Znaniecki i Tomas spróbowali powiązać swoje wcześniejsze koncepcje. Uczynili to poprzez stworzenie nowego systemu pojęciowego, będącego źródłem pewnego rodzaju teorii wyjaśniającej działanie. Książka Tomasa i Znanieckiego rozpoczyna się od noty metodologicznej, w której pojawiają się dwa pojęcia, wcześniej nie występujące w tak bliskim związku ani w pracach Tomasa, ani w pracach Znanieckiego. Chodzi o pojęcia wartości i postawy. Ale może jeszcze istotniejsze od tego związku pojęć jest to, że nota metodologiczna zaczyna się od wyraźnego zarysowania wspólnej perspektywy badawczej obu autorów. Jest to wyraźnie perspektywa praktyczna. Jak piszą, the individual's knowledge of his environment can be considered as real only in the particular matters in which he does actually control it. Oznacza to, że wiedza jest ukonstytuowana przez kontrolę nad rzeczywistością, a nie kontrola nad wiedzą, przez wiedzę. A zatem mamy tu do czynienia z wyraźnie praktycznym określeniem rzeczywistości, którą badanie socjologiczne ma się zajmować. W tej chwili widzą Państwo na rysunku relacje pomiędzy postawą a wartością. Dwoma zasadniczymi pojęciami, które określa, czym dla Tomasa i Znanieckiego jest działanie. Postawę rozumieć można jako świadomość różnych możliwości działania. Jest to zawsze postawa jednostkowa. Jest to zawsze sposób myślenia, który determinuje to, jak jednostka będzie działała. Postawa pozwala więc jednostce wybrać jedną z wielu możliwości. Jest w gruncie rzeczy podstawą wolności człowieka. Jednak wybór ów musi mieć zawsze przedmiot. Przedmiot nie jest zaś zdefiniowany przez samą jednostkę. Wartość nadająca znaczenie rzeczom, determinująca jej treść empiryczną, jest zawsze wartością społeczną. I w tym sensie postawy i wartości uzupełniają się nawzajem, współkonstytuują działanie. Wartość określa znaczenia, które przypisywane są otaczającej nas rzeczywistości. Postawa zaś określa to, jakie wartości wybierzemy, jakie działania podejmiemy z palety dostępnych możliwości. To współokreślanie się wartości i postaw nie oznacza jednak, że nota metodologiczna zawiera jedynie schemat pojęciowy. Tomas i Znaniecki bardzo starają się o to,
by zaproponować coś więcej, zaproponować pewien model wyjaśniania nowych wartości oraz nowych postaw. Uważają, że aby takie wyjaśnianie było możliwe i aby było rzeczywiście naukowo owocne, potrzebny jest tak zwany trójelementowy model wyjaśniania. Aby więc wyjaśnić nową postawę, należy zastosować wyjaśnienie, które będzie odwoływało się do dwóch czynników. Do dawnych postaw i do nowych wartości. A więc nowa postawa jest wynikiem oddziaływania nowych wartości na dawny zespół postaw. Podobnie, aby wyjaśnić nową wartość, należy wskazać, jak nowa postawa oddziałuje na dawny, odziedziczony system wartości. Tego rodzaju wyjaśnienie, które obejmuje trzy elementy, a więc w gruncie rzeczy polega na formułowaniu kontrfaktycznego prawa, które określa związek między nową wartością i starymi postawami, albo nową postawą i starymi wartościami, jest dużo efektywniejsze niż wyjaśnianie nowych postaw lub wartości za pomocą jakiegoś jednego czynnika, za pomocą jednej przyczyny. Można powiedzieć, że Znaniecki i Thomas antycypują tutaj pewne postulaty filozofii nauki formułowane choćby przez Johna Leslie McKiego, piszącego o tym, jakiego rodzaju wyjaśnienia naukowe związków przyczynowych są najbardziej logicznie przekonujące. Nie chcę tutaj głębiej analizować problemu wyjaśnienia przyczynowego, natomiast zwracam tylko uwagę, iż koncepcja zawarta w nocie metodologicznej ma dwa zasadnicze wymiary. Pierwszy to wymiar schematu pojęciowego, pewnej ontologii rzeczywistości ludzkiego działania, a drugi wymiar to wymiar wyjaśniania naukowego, pewnej strategii pozwalającej na wyjaśnianie nowo pojawiających się postaw oraz wartości. Przejdźmy teraz do tego, w jaki sposób ten model zaproponowany w nocie metodologicznej ma się do wcześniejszej twórczości Thomasa oraz Znanieckiego. Otóż widać wyraźnie, że te dwa poziomy, o których wspomniałem, na których sytuują się koncepcje Thomasa i Znanieckiego, to poziom behawioralny i poziom kulturowy. Dla Thomasa, oczywiście mówiąc w uproszczeniu, ludzkie zachowanie można określić jako pewną rutynę, która napotykając na kryzys musi liczyć się z dezorganizacją. Dezorganizacja rutyny, dezorganizacja przyzwyczajenia jest tym, co zasadniczo powoduje zmianę zachowań. U Znanieckiego podobny proces następuje na poziomie kulturowym. Mamy pewną zasadę, która jednak napotyka na inne wartości i zasady, na pewną niespójność, która prowadzi do redefinicji systemu wartości. Proces kreatywny jest więc wynikiem niespójności, tak jak dezorganizacja zachowań u Thomasa jest wynikiem kryzysu. Całą warstwę empiryczną chłopa polskiego w Europie i Ameryce rozumieć można jako próbę zastosowania zarówno schematu pojęciowego, jak też strategii wyjaśniania naukowego do tego, w jaki sposób polscy chłopi emigrujący do Chicago zmieniali swoje postawy oraz system wartości. Ten system wartości, z którym przyjeżdżali do Ameryki, musiał okazać się niespójny w kontekście nowych postaw, które tam kształtowali. Z drugiej strony ich wcześniejsze postawy natykały się na nowe systemy wartości. Tak więc sytuacja polskich chłopów dobrze nadawała się do tego, aby zastosować właśnie taki model, o jakim przed chwilą mówiłem.
Rozważania zawarte w Chłopie Polskim w części empirycznej w dużej mierze dotyczą tego, jak na zmianę systemu wartości wpływały nie tylko postawy, ale coś, co postawy w dużej mierze, jak się zdaje, również określało, determinowało, a mianowicie nowe środki działania. Można argumentować, że za pomocą pojęcia definicji sytuacji Tomasz i Znaniecki chcieli określić całościowy kontekst działania, a więc to wszystko, co powoduje, że zmieniają się postawy. Można to zilustrować zmieniającym się stosunkiem polskich chłopów do takich pojęć jak miłość, własność czy pieniądz. Tak więc miłość, początkowo rozumiana jako zasadniczo więź solidarności, staje się w pewnym momencie miłością romantyczną, w której owa solidarność rodzinna nie odgrywa w zasadzie żadnej roli. Z kolei własność, będąca początkowo symbolem ciągłości społecznej, przechodzi stopniową ewolucję w kierunku bycia po prostu obiektem wymiany. Pieniądz, uważany początkowo za obiekt, który może być wymieniany jedynie za inny specyficzny obiekt, staje się po pewnym czasie dodatkowym dochodem, a wreszcie środkiem pomiaru wartości, który otwiera szerokie możliwości działania. Wiąże się to z pojmowaniem wymiany jako rodzaju najpierw, zgodnie z dawnym systemem wartości, formy spersonalizowanego obowiązku odwzajemnienia, po pojmowanie wymiany jako zdepersonalizowanego długu takiej instytucji, w której sentymenty związane z solidarnością rodzinną czy przyjacielską nie odgrywają żadnej roli. Redefinicja środków działania, takich jak pieniądz czy umowa, pozwala polskim emigrantom zupełnie inaczej orientować się na przyszłość, podjąć działania, których wcześniej nie byli w stanie zdefiniować w sposób pozwalający na odniesienie sukcesu. Ta zmiana mentalna, która następuje w emigrantach, może być traktowana jako wynikająca nie tyle z samej redefinicji środków działania, lecz z dostrzegania swojej roli w procesie działania, w którym te środki są stosowane. Nasze własne działania dowodzą, że kierujemy się pewnymi zasadami, które następnie musimy wyartykułować, aby zrozumieć to, co sami robimy. Jeżeli nowe środki działania, na nowo zdefiniowane, stają się źródłem oczekiwań, które nawet jeśli związane jeszcze ze starą zasadą solidarności, w istocie nie znajdują w niej żadnego potwierdzenia, dochodzi ostatecznie do zmiany podstawowej zasady systemu wartości i przekształcenia całego tego systemu, mianowicie na zasadę indywidualistyczną, tą charakterystyczną dla nowego otoczenia społecznego. Przedstawione tu przejście od zasady solidarności do zasady indywidualistycznej, a więc zmiana systemu wartości, ukazuje w gruncie rzeczy zmianę tego systemu na skutek pojawienia się nowych postaw. Nowych postaw, które z kolei związane są z koniecznością redefinicji środków działania. Można powiedzieć, że przedstawiony przez Tomasa i Znanieckiego model, który odnosi się w głównej mierze, czy określany jest jako proces kształtowania się charakteru, stanowi rozszerzony, pragmatystyczny model działania, w którym niezwykle istotne są takie elementy jak definicja sytuacji, środki działania
oraz autorefleksja. One wszystkie stanowią te elementy, które regulują działanie w wyniku pojawienia się nowych okoliczności. Nie musi być rzecz jasna tak, że przedstawiona zmiana zachodzi u wszystkich członków grupy. Niekiedy niektórzy członkowie grupy wkraczają do niej z nowymi postawami, stanowiąc potencjalną przyczynę rozpadu grupy albo jej dezorganizacji. W istocie Tomasz i Znaniecki uważają, że dezorganizacja społeczna jest charakterystyczną konsekwencją zmiany postaw i wprowadzenia ich w kontekst odmiennego, nieodpowiadającego tym postawom systemu wartości. Nowe postawy są bowiem zawsze zaczynem zmiany wartości. To, że mają potencjalnie taki charakter, nie oznacza jednak, że faktycznie do dezorganizacji na poziomie grupowym dochodzi. Może być tak, że dezorganizacja istnieje jedynie na poziomie indywidualnym, gdy nowe indywidualne postawy nie pasują do grupowego systemu wartości. Może być jednak również tak, że grupa dysponuje środkami tłamszenia czy też powstrzymywania nowych postaw, aby nie doprowadzić do dezorganizacji na poziomie grupowym. Ostatnia część Chłopa Polskiego w Europie i Ameryce to długi tekst autobiograficzny niejakiego Władka Wiśniewskiego, polskiego chłopa, którego chłopstwo było zresztą podważane w niektórych pracach stanowiących komentarz do omawianego przeze mnie dzieła. Wraz ze wstępem, mianowicie owa autobiografia została opatrzona komentarzem, który w gruncie rzeczy stanowi w dużej mierze wydzieloną z całego dzieła teorię osobowości. Teoria ta z punktu widzenia struktury Chłopa Polskiego w Europie i Ameryce wydaje się dygresją, ponieważ zagadnienie relacji postaw i wartości było omówione wcześniej. Poza tym książka niejako zmierzała ku kulminacji w postaci koncepcji rekonstrukcji społecznej, pozytywnego określenia, za pomocą którego Tomasz i Znaniecki chcieli opisać możliwość zaradzenia dezorganizacji, na jaką narażone były środowiska chłopskie zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Zarówno Tomasz, jak i Znaniecki byli dość krytyczni, przy okazji trzeba wspomnieć, w stosunku do możliwości odbudowy systemu wartości, pozytywnego systemu wartości poza granicami Polski. Więcej nadziei wiązali z przywództwem, samoorganizacją gospodarczą, spółdzielczością na terenie Polski. Widzieli szansę w próbach nadania polskiemu chłopstwu podmiotowości, we wzbudzeniu w nim postaw patriotycznych i przede wszystkim postaw obywatelskich. Nie chciałbym tutaj szerzej omawiać tego tematu, który w gruncie rzeczy jest bardziej historyczny, ale chciałbym właśnie skupić się na wstępie do autobiografii Władka, który ma duże znaczenie, może nie tyle z punktu widzenia struktury całego dzieła, ile z punktu widzenia próby syntezy poglądów teoretycznych Tomasza i Znanieckiego. Wydaje mi się, że zawarta we wstępie do autobiografii Władka koncepcja teoretyczna jest najlepszą syntezą, jaką znajdziemy w tej książce, tych właśnie dwóch stanowisk współautorów Tomasza i Znanieckiego. Pokazuje ona bowiem, że zarówno behawioralny, jak i kulturalistyczny poziom analizy teoretycznej jest w pewnym sensie niezbędny do wyjaśnienia naukowego, właśnie w szczególności w odniesieniu do osobowości. Na początku książki możemy znaleźć stwierdzenie, że do wyjaśnienia zmian postaw czy wartości w ludzkim życiu
nie należy koncentrować się po prostu na przeszłości danej osoby. Jednak we wstępie do autobiografii Władka znajdujemy stwierdzenia, które zdają się przeczyć tej wstępnej tezie. Tomas i Znaniecki sugerują bowiem, że życie człowieka to swego rodzaju trajektoria zmieniających się postaw i wartości. Łańcuch, który można badać niejako rekonstruując historię wpływu nowych postaw na stare wartości, bądź nowych wartości na system postaw danej osoby. To, co jest szczególnie istotne zdaniem Tomasa i Znanieckiego w analizie owych trajektorii, to powiązania pomiędzy postawami, pomiędzy wartościami oraz pomiędzy wartościami i postawami. Te powiązania, to właśnie nowy element, który wprowadzony jest tutaj w tej ostatniej części książki, mogą przybrać dwie postaci. Po pierwsze, mogą to być powiązania o charakterze temperamentalnym, a po drugie powiązania o charakterze charakterologicznym. Powiązania temperamentalne to właśnie te, którymi zajmuje się behawioralna analiza ludzkiego zachowania, czyli te, którymi moglibyśmy powiedzieć bardziej interesowałby się Tomas, ten sprzed napisania Chłopa Polskiego. Natomiast poziom charakterologiczny raczej nadaje się, czy powiązania charakterologiczne bardziej nadają się do analizy kulturalistycznej. Powiązania temperamentalne wiążą się z predyspozycjami danej osoby, a w szczególności z dwiema sprzecznymi tendencjami, które w każdym z nas są obecne. Po pierwsze, z tendencją do stabilności, swego rodzaju bezpieczeństwa, a z drugiej strony do poszukiwania nowych doświadczeń. Te dwie potrzeby, te dwa życzenia, które niejako każdy z nas posiada w swoim życiu, mogą ujawniać się w mniejszym lub większym stopniu. Są osoby, które raczej dążą do stabilności, a są takie, które raczej poszukują nowych doświadczeń. Powiązania o charakterze temperamentalnym nie zależą więc raczej od naszych przemyśleń, od naszych koncepcji samego siebie. Zależą one właśnie od wrodzonych skłonności, mają charakter spontaniczny. Tymczasem powiązania charakterologiczne wynikają niejako z samoorganizacji ludzkiego myślenia, z samoorganizacji życia, z koncepcji siebie, którą następnie staramy się realizować. W idei powiązań temperamentalnych widać więc wyraźnie odbicie wczesnych idei Tomasa. Natomiast w koncepcji powiązań charakterologicznych widać ideę Znanieckiego, aby poszczególne poziomy ewolucji ludzkiej myśli traktować jako pewne samoorganizujące się systemy. I tutaj Znaniecki i Tomas wskazują na to, że poziom charakterologicznych powiązań może w dużej mierze zmniejszyć napięcia, które występują na poziomie behawioralnym. Na poziomie behawioralnym kształtują się bowiem dwie tendencje, które skutkują powstaniem dwóch typów osobowości. Typy te prowadzą do ukształtowania się z kolei dwóch stylów życia. Pierwszy nazywany jest filistynizm, drugi zaś bohemianizm. Pierwszy jest nadmiernym przywiązaniem do stabilności, próbą zagwarantowania sobie poczucia bezpieczeństwa, oczywiście płonną w czasach dużych zmian społecznych i nieustannych rewolucji czy kryzysów. Drugi typ natomiast, kojarzony z bohemą, oznacza nieustanne poszukiwanie nowych wrażeń, niezdolność do znalezienia trwałej podstawy życia, ukształtowania trwałych relacji społecznych. W późniejszych pracach Znanieckiego ten podział będzie się ponownie pojawiał. Charakterystyczne będzie także to, że Znaniecki promować będzie trzeci typ osobowości, który wynikać ma właśnie z reorganizacji własnego życia na poziomie charakterologicznym, z
kontrolującego wpływu charakteru, czy reorganizującego wpływu charakteru na poziom temperamentalny. Ten trzeci typ osobowości nazywany jest przez Tomasa Iznanieckiego kreatywnym. Kreatywny typ będzie stanowił także podstawę czy wzorzec tak zwanego eksploratora w słynnej książce Znanieckiego Społeczna rola uczonego, która należy do najwybitniejszych osiągnięć polskiego socjologa. Eksplorator to uczony, który poszukuje nowych faktów, nowych idei, a nie ogranicza się tylko do tworzenia przyczynków, do idei już dobrze znanych, czy potwierdzania wyników badań, które zostały niegdyś przeprowadzone, albo do pisania pochwalnych tekstów na cześć uznanych teorii naukowych. Eksplorator to ktoś, kto przełamuje istniejące ograniczenia polegające na rutynowej wierze w teorie, które niejako podręcznikowo obowiązują. Eksplorator jest w pewnym sensie niewygodny dla środowisk uczonych, ale z drugiej strony jest potrzebny, aby nauka mogła się rozwijać. Jest on zawsze człowiekiem o kreatywnym typie osobowości. Człowiekiem, który niejako potrafi zorganizować swoje życie ze względu na nadrzędny cel, który pozwala mu to życie zaplanować. Widać więc, że w ostatniej części Chłopa Polskiego pojawiają się wątki, które będą stanowiły leitmotyw dalszej twórczości Znanieckiego, choć nie będą tak istotne dla Tomasa. Co prawda, Tomas będzie rozwijał swoją koncepcję owych naturalnych pragnień, które posiada każdy człowiek na poziomie temperamentalnym. I koncepcja ta, to jest koncepcja czterech pragnień, odegra dużą rolę w jego kolejnej książce The Unadjusted Girl, także niezwykle interesującej, skonstruowanej metodologicznie dość podobnie jak Chłop Polski. Jest to książka, którą także gorąco polecam wszystkim, którzy interesują się zagadnieniami socjalizacji. Niemniej Tomas nie będzie nawiązywał do koncepcji kreatywnego typu osobowości. Przynajmniej nie w takim stopniu i nie tak wprost, jak czynił to Znaniecki. Wydaje mi się, że na koniec warto raz jeszcze polecić lekturę Chłopa Polskiego, nie tyle pod kątem metodologicznym. Metody zastosowane przez autorów są już bowiem dzisiaj dobrze znane i omawiane w licznych podręcznikach, a nawet nie pod kątem teoretycznym, ale ze względu na to, że książka ta stanowi dokument niezwykle owocnej współpracy dwóch uczonych, którzy dzięki wymianie poglądów, dzięki dialogowi zdołali stworzyć coś, co pozostanie jednym z największych osiągnięć historii myśli socjologicznej. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do zadawania pytań i pozostawiania komentarzy pod filmem. Do widzenia.